No siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Odcinek, w ogóle cała seria powinna być zatytułowana Nie marnujemy kontentu, czyli jak coś przychodzi, co można odpaczkować, popatrzeć, zobaczyć, to robimy. I dzisiaj RX serii 7000, którego test mam nadzieję u mnie na kanale się znajdzie, aczkolwiek karta dotarła do mnie na dość krótko, w dość gorącym okresie. Strasznie mam nadzieję, że uda mi się zrobić reckę, ale czy się uda, to się okaże. Wypakowałem ją z pudełka, gdyż nie wiedziałem, że to ona. I tak już się zapoznałem z opakowaniem, natomiast samej karty jeszcze nie widziałem. Zazwyczaj staram się nie odpakowywać, na przykład wiem, że coś do mnie od kogoś przychodzi z jakiejś firmy, bo się umówiłem, że przyślą mi coś na testy i to standardowo jest na testy, po prostu zaraz wraca i w ogóle. A tu myślałem, że to jakiś prezent świąteczny od jakiejś firmy. Bo to jest, nie wiem czy wiecie, ale to jest jedna z najfajniejszych rzeczy bycia youtuberem, że na święta przysyłają masę prezentów. Ale ja w tym roku jeszcze żadnego nie dostałem. I trochę mi smutno. Powiem wam szczerze, te prezenty, które są de facto takimi drobiazgami, to one często są nawet ciekawsze niż takie karty. A nie, przepraszam. Dostałem od Synology, dostałem na dzień dzisiejszy, dostałem od Synology bardzo fajny prezent, za co im bardzo dziękuję. Był na moim Instagramie. Ja się zawsze chwalę na Instagramie i dziękuję firmom za podesłanie czegoś takiego. Takie tylko, żeby wytłumaczyć, dlaczego ta karta jest odpakowana, bo zazwyczaj wyciągam z tektury, jeżeli robię odpaczkowanie, ale samej karty nie widziałem, więc to będzie first reaction i to sobie odpakujemy. Jak widzicie, jest to model autorski od Asusa, Asus TUF, i powiem wam szczerze tak, normalnie pewnie bym nie był jakoś tym bardzo zainteresowany, w ogóle najchętniej to bym obejrzał wersję referencyjną. Natomiast z TUF-em nie miałem do czynienia w ogóle, w żadnej konfiguracji. Jest to bardzo ponoć chwalony układ chłodzenia, zarówno w RTX-ach, już jak zadebiutował w serii 3000, to wszyscy bardzo go chwalą, że w sumie to jest taki budżetowy Strix, bo ma troszeczkę, no nie jest tak drogi jak Strix, ale jakość wykonania niemalże jak Strix, tylko po prostu nie jest tak dopieszczony. Ale generalnie jakościowo wiele od Strixa nie odbiega. Ja mam Strixa prywatnie, to jest moja karta, która w tym momencie siedzi na półce, bo MSI się jeszcze nie zorientowało, że mam ich RX-a 4080. Znaczy oni o tym wiedzą. Mam nadzieję, że jeszcze nie chcecie sprawdzać. Są święta, kto tam wam będzie tą kartę testował? Ja jeszcze troszeczkę na niej, jeszcze troszeczkę. Wiedźmina może przejdę w końcu, albo zacznę chociaż przechodzić. A teraz otwórzmy TUF-a od Asusa. Wow, o kurczę, ale bydle. That's what she said. Dobra, jest wielka. Jest wielka. To jest sama karta, zaraz się jej przyjrzymy. Tutaj wygląda to jak miejsce, w których coś powi... Aha, nie, to jest takie wycięte, że niby, że tak jak TUF. TUF też jest taki jakby powycinany. Tutaj mamy dokumentację i naklejki plus mil... Oj, te karty, to jest zarąbiste, że Asus te karty daje. Możemy sobie kolekcjonować te karty. Do tego daje nam jakieś takie wytłoczki, wycinki, nie wiem, co to możemy sobie złożyć, jakąś taką, chyba z taki stojak dla tej karty graficznej. I oprócz tego papierologia i instrukcja obsługi wymiany karty graficznej. Tu jeszcze coś mamy pod spodem. Ta! Wow! Daję jeszcze coś pod spodem. Bardzo fajnie. Lubię te asusowe gadżety. Co to jest? Pytanie ze mnie. Jest to magnes? Jest to magnes. Więc jest to, i tak patrząc po gabarytach, jest to podstawka pod kartę graficzną, natomiast nieregulowana. Dziwna sprawa. I po co jest? Po co jest ten kręciołek tutaj? Może ją przykręcamy gdzieś to do karty graficznej z tyłu. Ale tu jest taka guma i to by tak jakby... Kurde, trochę nie kumam, ale może skumam jak to, jak gdzieś poczytam w instrukcji obsługi. Tu mamy taką taśmę, TUF Gaming, może po to, żeby na przykład spiąć kable od zasilania. Bardzo fajna sprawa to. Lepiej tu włożę, żebym potem nie zapomniał tego, nie zapomniał odesłać. Okej, tą papierologię schowamy, cyk, cyk, i przyjrzymy się już samej karcie graficznej. Co dostajemy tutaj od Asusa?
Ale jest no słusznych rozmiarów. Wow. No powiem wam, że... Kurde. I będzie tak... No. Nie, już nie jest w kadrze. No powiem wam szczerze, bardzo ładna i kurde, jakość wykonania to jest faktycznie... Ja bym tak tą kartę nagrał, ona nawet nie jest tyle co budżetowym Strixem, co moim zdaniem jest... No dobra, nazwijmy to budżetowy Strix. Natomiast budżetowy Strix to jest karta nadal moim zdaniem segment premium albo coś powyżej niego, bo jakość wykonania jest tu naprawdę bardzo dobra. Mam tu sam metal, ten korpus jest z metalu. No wentylatory z oczywistych względów nie są z metalu. Bardzo ładnie to wszystko spasowane, wykonane. Niklowane ciepłowody. Oczywiście w karcie tej klasy niklowane praktycznie są zawsze. Ładnie zakończone końcówki tych ciepłowodów. Nie są pozaginane. Czasami są... Nie rozumiem, jak można dawać takie chamsko zagięte rurki ciepłowodów. Czarne kable. To też jest bardzo ważne. Na przykład ta 4080 od MSI-a. To jest Supreme. I ona ma z drugiej strony, co prawda są to od strony płyty głównej, tego nie widać, ale tam są kolorowe kabelki, one psują estetykę tej karty graficznej. Tutaj jak widać też od strony PCI Express, czyli od strony płyty głównej, a jednak dało się zrobić. Dało się zrobić czarne kable? Dało się. Elegancko. Gigantyczne dwa radiatory, właśnie połączone tymi ciepłowodami, których mamy 7, więc numerologicznie też bardzo fajnie. Ten odsłonięty tutaj plecy, backplate nie, bo backplate jest, backplate to raz, ale ta, powiedziałbym, sekcja serwisowa układu GPU, bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy taki przełącznik z performance mode na quiet mode. Tutaj mamy trzy wtyczki zasilające 8-pinowe, czyli po staremu lecimy, jeszcze tutaj nie ma 12 high power voltage. Natomiast są 3, a nie 2, tak jak chwaliło się AMD, że AMD, no, że tylko 2 nam wystarczą, a generalnie patrząc na testy tych kart graficznych, to te 2 tak nie do końca wystarczają, ale często tak było, że referenty dysponowały mniejszą ilością złączy, a karty niereferencyjne już to rozszerzały, bo mocniejsza sekcja zasilania i bo producenci już sobie lecieli po swojemu. Cóż, karta mi się podoba. Co prawda, ale to już jest tylko i wyłącznie kwestia gustu. Karta jest utrzymana w takim, zresztą jak chyba wszystkie karty AMD, też nie AMD, tylko Asusa, bo tak jak ten mój Strix, stój, taf, nie wywal się. O, tutaj jest mój Strix 3060 Ti. Jak na 3060 to prawda, że gigantyczna karta graficzna. Swoją drogą wymaga czyszczenia, ale to już tam. Jakieś sprężone powietrze musi wlecieć. One są utrzymane w takim stylu, powiedziałbym, w kierunku cyberpunka skręcają, nie? Ja z kolei, pomimo tego, iż komputery same w sobie są taką, no bardzo nowoczesne, to jest coś futurystycznego, nie? To ja lubię takie klimaty właśnie, smoki, jakieś takie mityczne. W Strixie jest ta sowa i ona jest właśnie czymś takim właśnie jeszcze pomiędzy. To jest taka troszeczkę cybermagia, bym powiedział. Ja wiem, że teraz się zastanawiacie, co on pierdzieli? Co? W sensie filozofia w wyglądzie karty, doszukiwać się tego? Tak. Jestem... Jest taki był trend na TikToku. To są emocje. A jestem, no i właśnie. I powiem wam tak, generalnie ta karta bardzo może się podobać osobom, które lubią taki styl bardziej militarny, właśnie bardziej surowy. Na przykład jak ktoś jest fanem Battlefielda, fanem Call of Duty, fanem World of Tanks, takich militarnych rzeczy i chce sobie taki komputer w tym klimacie stworzyć, to właśnie seria TAF jest pod to idealna. Ona właśnie taki vibe ma, taki właśnie militarny, taki mocarny, nowoczesny, taki wręcz wojskowy, bym powiedział. Bardzo fajnie się prezentuje. Podoba mi się. Podoba mi się, oczywiście z chęcią taką kartę bym gościł u siebie na stałe w komputerze, jak najbardziej. Miałem do wyboru, swoją drogą kupując tego Strixa, miałem do wyboru TAFa i Strixa. I Strix i TAF był tańszy.
Ale wziąłem Strixa, bo chciałem mieć Strixa. Ale tutaj ten Strix, no ale to jest 3, ale to jest ten sam układ chłodzenia, który był w całej serii 3000, więc tutaj jest więcej plastiku na tym Strixie niż na tym Tafie. Tu wszystko jest metalowe, no poza wentylami. No, jakby były metalowe, to mogłoby ciachać paluszki aż miło. Albo inne rzeczy, chociaż w sumie niech jakiś producent zrobi metalowe, będzie ciekawie. Może nie ze względu na ciachanie paluszków, ale ogólnie. Wentylatory sobie można odkręcić bardzo łatwo, bo są tutaj śrubki. To też mi się podoba, że sobie odkręcamy te wentylatory, możemy sobie je porozpinać, wyciągnąć, przeczyścić. W Strixie też tak jest. Jest tu tylko jedna śrubka, to podejrzane. Może są na jakimś zawiasie czy coś. Zobaczymy. No tutaj to wygląda na łatwiejszy demontaż. No i wydaje mi się, że układ chłodzenia też tutaj będzie całkiem zacny. Układ chłodzenia gabarytowo często nie świadczy o jakości chłodzenia, bo na przykład producent wyda, to też mnie czasami zastanawia, dlaczego oni to robią, że wydają masę kasy na stworzenie takiej krowy, a na przykład spieprzą termopady, bo dają najtańsze, albo jakąś tanią pastę i to przekazywanie ciepła z układu graficznego na układ chłodzenia jest nijaki, nie? Układ chłodzenia mamy potężny i jakby problemem jest termopad tani, bo chcieli zaoszczędzić 1 centa na jednym termopadzie. To jest dla mnie nie do pojęcia. Mam nadzieję, że w przypadku tej karty graficznej tak nie jest, bo z chłodzenia, które mam w tym Strixie, jestem turbo zadowolony. Ta karta jest tak cichutka, no ale ciężko się dziwić, to jest 3060 Ti, a nawet nie 3090. No i cóż, o tutaj też fajnie są takie śrubki, wszędzie są śrubki, to też jakby się wpisuje w ten militarny styl i podejrzewam, że dzięki temu, że tutaj wszędzie dookoła są śrubki, to zdjęcie całej tej górnej pokrywy chłodzenia nie jest skomplikowane. Nie będę tego testował, bo nie mam na to czasu, ale to mi się też podoba, że fajnie można to sobie ewentualnie zdjąć, przeczyścić. No kurde, zarąbista sprawa. W Strixie to już chyba nie jest takie łatwe. Te śrubki są takie wystające. No dobra, nieistotne. Fajna karta graficzna. Dajcie znać może, kto z Was ma prywatnie Tafę w jakiejkolwiek wersji. Czy to RTX-y, czy RX-y. Dajcie znać, jak jesteście tak długoterminowo z tych kart zadowoleni. No i czekajcie na test RX-a 7900 XTX, bo chyba nie powiedziałem, co to za karta dokładnie. 7900 XTX. W końcu Radek potężny u mnie na testach, z czego bardzo, bardzo mocno się cieszę. No i cóż, sprawdzimy, jak on śmiga. Mam nadzieję, że sprawdzimy. Mam nadzieję, że się wyrobię z tym testem. Cóż, za dzisiaj Wam dziękuję. Widzimy się standardowo. Myślę, że jutro. Mam nadzieję, że jutro. Nie wiem, czy to leci po świętach, czy przed świętami. Może w trakcie świąt, bo wiecie, mało czasu na nagrywanie filmów, więc akurat odpowiedni czas, żeby puścić unboxing. Więc mam nadzieję, że odpoczywacie, dobrze jecie, albo już odpoczęliście i dobrze pojedliście, albo będziecie dobrze odpoczywać i dobrze jeść. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Miłego dnia, wieczoru, nocy. Cześć.